O, przepraszam! Radom to nie prowincja. Racja! My tu mamy, że mamy! Znać było, że Witek dotknął do żywego tych ludzi. Teatr Resursa zaprosił na uroczyste świętowanie trzeciej już rocznicy swojego istnienia. Począwszy od października 2011 roku, kiedy grupa rozpoczęła swoją działalność, teatr zdążył już zrealizować 7 premier i zagrać ponad 30 przedstawień. Prezentujemy fragmenty jubileuszowego przedstawienia zatytułowanego Autor, 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 które jest kompilacją większości spektakli zrealizowanych przez zespół Teatru Resursa. Oczywiście nie warto nawet mówić o wyższości Polaków nad Murzynami czy Azjatami, którzy mają odpychającą skórę, ale i wobec narodów europejskich niewątpliwa jest wyższość Polaka. Niemcy? Ciężcy. Brutalni. Platwusem. No co tam, Krzysiu? Co robisz? Ksiądz. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Porządki widzę jakieś robisz, tak? Może pranie, sprzątanie? Właściwie to nie. Ale bardzo dobrze. Bo widzisz, Krzysiu, ktoś, kto potrafi zrobić porządki tak na zewnątrz, tutaj wszędzie, jest szansa, że zrobi też i w środku porządek. Tam go zaprowadzi. Jak ksiądz tu wszedł? Naturalnie. Drzwiami. Nie znosiłam cię za Gambiniego. Po co tu przyleciałaś? Nic nigdy nie robisz bezinteresownie. Jestem adwokatem Finura. Finur uprzedzał, że przyjadę. Ale ty o tym zapomniałeś. Życie jest jak film Dogmy. Dźwięk słaby, ale słowa ważne. Mam ustalić, czy szef firmy będzie obecny jutro przy podpisywaniu kontraktu z moim klientem. Na razie mam wątpliwości, wiem jedno, ty nim nie jesteś. Jak to zwykle na urodzinach bywa, i tym razem nie zabrakło tortu i lampki szampana. W kuluarach spotkaliśmy założyciela grupy i jednocześnie reżysera Roberta Stępniewskiego. A jak byś ocenił ten okres z Teatrem Resursa? No bardzo dobrze. 3 lata ma również mój syn, który jest ze mną na rękach. Dużo pracy przez te 3 lata i 7 premier, ponad 30 przedstawień zagraliśmy. No, dla nas niesamowita sprawa i to, że w tym teatrze jest coraz więcej osób. Najlepsze przedstawienie i najgorsze według ciebie? Ja wiem, że to trudne, ale... Bardzo trudne pytanie. Myślę, że na pewno pierwsze przedstawienie Diabły to takie bardzo ważne przedstawienie dla nas. Na pewno byłem 4 miesiące w Amsterdamie, scenariusz złożony z 3 autorów, ale i pamiętnik Stefana Czarnieckiego, też bardzo dobre przedstawienie, z którym po raz pierwszy występowaliśmy poza Radomiem. Także Dziewictwo, które zostało zauważone w Piotrkowie Trybunalskim i dwójka młodych ludzi wspaniale zagrała. Także no, to są przedstawienia naprawdę bardzo, bardzo dobre. Myślę, że to najgorsze to przed nami. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli autorzy sztuk teatralnych wystawianych przez Teatr Resursa: Grzegorz Bartos, Sebastian Równy i Marcin Kępa. Z mini recitalem wystąpiła Joanna Pawlina. Stars in the night.
Szkice z dziejów radomskiej oświaty to tytuł publikacji będącej pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej 2 lata temu z okazji jubileuszu stulecia liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Organizatorami tej sesji, oprócz 6 LO, były ponadto działające przy szkole Stowarzyszenie Wade Mecum, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe. Oficjalna promocja książki z udziałem autorów i redaktorów odbyła się 21 października w Resursie Obywatelskiej w ramach cyklu edukacyjnego Historia Cię Szuka. Ta naukowa pozycja pokazuje wybrane wątki z dziejów lokalnej oświaty od początku jej istnienia do 1939 roku. Pretekstem do podjęcia nowych badań nad jej historią była też zbliżająca się rocznica stulecia Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, która powstała w 1915 roku. Z tej okazji wydawcom udało się zaprosić do współpracy badaczy z kilku liczących się ośrodków akademickich oraz Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Petersburgu. Chciałbym podziękować autorom, ponieważ nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, ale w dzisiejszych czasach taka działalność naukowa, szczególnie działalność humanistyczna, opiera się głównie na pracy społecznej, na zaangażowaniu społecznym wielu przedstawicieli nie tylko radomskiej, ale w ogóle polskiej nauki. Wszystkie artykuły, jakie zostały przygotowane i te badania, jakie wcześniej zostały przeprowadzone, kwerendy, zostały wykonane całkowicie za darmo. Autorzy nie dostali żadnego honorarium. Czym charakteryzuje się ta książka? Tu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to pełna monografia radomskiej oświaty. W Radomiu mamy obecnie około 100 szkół. Każda z tych szkół ma jakąś swoją historię, każda z tych szkół ma wydaną, prawie każda ma wydaną monografię, więc gdybyśmy chcieli szczegółowo opisać dzieje radomskiej oświaty, to byłoby to wydawnictwo kilkudziesięciotomowe. To są szkice, które traktują i szerzej omawiają te wątki, które w dziejach radomskiej oświaty były najmniej znane. Podczas promocji w Resursie o najstarszych dziejach radomskiego szkolnictwa opowiedział znany radomski historyk, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor Dariusz Kupisz, który przypomniał, że początki szkolnictwa w Polsce wiążą się z Kościołem. Nie inaczej było w Radomiu. Przyjmuje się w tradycji, w starszych opracowaniach, iż pierwsza szkółka parafialna w Radomiu powstała już w XIII wieku wraz z powstaniem parafii Kościoła Świętego Wacława. No. Jest to niestety tylko przypuszczenie, nie mamy tutaj żadnego dokumentu potwierdzającego funkcjonowanie już wówczas takiej szkółki, nie mamy nazwiska żadnego nauczyciela ani żadnego ucznia, bowiem i źródeł z tej epoki, źródeł pisanych zachowało się niewiele. Możemy natomiast powiedzieć, że z całą pewnością szkoła parafialna, a nawet dwie szkoły parafialne w Radomiu istniały już w stuleciu kolejnym, w wieku XIV. Z pewnością rzeczywiście pierwsza szkoła musiała powstać przy parafii świętego Wacława, bo dopiero w drugiej połowie XIV wieku wzniesiono w latach 1360-1370 kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela. Z kolei Marcin Kępa, prezes RTN i kierownik działu dziedzictwa kulturowego Resursy, przypomniał postać Władimira Grigoriewicza Smorodinowa, dyrektora męskiego gimnazjum w Radomiu w latach 1883-1903. Przed prelekcją młodzież i goście obecni na spotkaniu obejrzeli film pod tytułem Radomska Republika Myśli – Wspomnienie o Kazimierzu Keles-Krausie, wyprodukowany przez Resursę Obywatelską. Jego autorem jest również Marcin Kępa. Obraz był merytorycznym wprowadzeniem do prelekcji, bowiem postać tytułowego bohatera wiąże się z osobą Smorodinowa, bezwzględnego rusyfikatora polskiej młodzieży. Film, będący biogramem wybitnego socjologa i socjalisty, opowiada też o niełatwych dla polskiej oświaty czasach po powstaniu styczniowym. Wszystko zaczęło się w gubernialnym Radomiu, dokąd arystokratyczna rodzina Keles-Krausów, wywodząca swe korzenie z Inflant, przybyła prawdopodobnie około 1882 roku. Ojciec Kazimierza, Michał Keles-Kraus, powstaniec styczniowy, pozbawiony rodzinnego majątku, był urzędnikiem, wpierw w Szczebrzeszynie, następnie w Końskich, aż w końcu trafił do Radomia, z którym zacna familia Keles-Krausów związana będzie przez ponad wiek. Smorodinow, jako jeden z bardzo niewielu Rosjan rusyfikujących brutalnie polską młodzież, pozostawił po sobie
okazałe pamiętniki, wspomnienia. Te wspomnienia, proszę Państwa, były wydane po raz pierwszy po rosyjsku w roku 1914, czyli jeszcze za życia Smolodinowa, bo przypomnę, że Smolodinow urodzony w roku 1841, zmarł w roku 1917, czyli na kilka lat przed śmiercią ukazały się po rosyjsku jego wspomnienia. To były bardzo trudne czasy dla Polaków, dla młodzieży polskiej, zwłaszcza po wstąpieniu na tron Aleksandra III, kiedy już system szkolnictwa w Polsce, czyli w tym przywiślańskim kraju, stał się przede wszystkim narzędziem politycznym, zaprojektowanym tak, aby kształcić lojalnych poddanych, posiadających kwalifikacje głównie zawodowe, ale niezdolnych do samodzielnego myślenia. Tą polską młodzież uczono wtedy strachu przed potęgą rosyjską, a jednocześnie starał się wpoić im miłość do rosyjskiej kultury. I oczywiście w tym duchu pracuje bardzo, bardzo gorliwie Smolodinow. Szkice z dziejów radomskiej oświaty, studia pod redakcją Adama Duszyka i Krzysztofa Latawca są już dostępne w radomskich księgarniach. Prawdziwą gratką dla miłośników wojaży była wizyta w Resursie znanej podróżniczki, pisarki i współtwórczyni programu Pieprz i Wanilia Elżbiety Dzikowskiej. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich serdecznie, a przede wszystkim witamy Panią Elżbietę Dzikowską, dla której tutaj wszyscy przyszliśmy. Cieszymy się, że jest Pani z nami. Pewnie gdybym zaczęła przedstawiać Panią Elżbietę, sinologa, podróżniczkę, autorkę kilkuset programów telewizyjnych, mnóstwa programów dokumentalnych, książek, historyka sztuki, no to by nam zeszło. A jestem przekonana, że Państwo przede wszystkim są tutaj po to, żeby słuchać Pani Elżbiety. Szczelnie wypełniona sala widowiskowa Resursy zgromadziła wielbicieli nie tylko podróżniczki, ale również jej męża Toniego Halika, z którym przez lata Elżbieta Dzikowska realizowała podróżnicze pasje. Nasze ponad 300 programów telewizyjnych w czasach, które były, otwierały zamknięte okno na świat. I wiecie Państwo, że dla nas to było posłanie, nie tylko przyjemność też, ale posłanie, bo myśmy mogli ten świat zobaczyć. Mój mąż Toni Halik był dziennikarzem amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC i miał świat otwarty. Myśmy naprawdę podróżowali dla Państwa za własne pieniądze, a jeżeli nas pytano do niego, za co, skąd my te pieniądze mamy. No właśnie, to chyba taki nietypowy zawód Pani wymyślił, mąż i sobie, tak? To on mówił tak, ja napadałem na dyliżansę, a moja żona była burdel mamą. Barwnym i niezmiernie zabawnym opowieściom znanej podróżniczki towarzyszył pokaz slajdów. Wirjandżaja. Wirjandżaja to jest autonomiczna prowincja Indonezji, a leży na Nowej Gwinei, drugiej po Grenlandii największej wyspie świata. A mieszkają tam Papuasi, a ci Papuasi byli do niedawna kanibalami. I powiem Państwu anegdotkę, którą moja asystentka bardzo lubi. Otóż jakieś 2 lata temu w Radziejowicach w kościele była suma z okazji stulecia moich ojca, moich byłych wydawców. I siedzi w pierwszej ławce jubilat, w drugiej siedzi sam Norman Davis, a w trzeciej siedzę ja. I podchodzi podczas sumy ksiądz do jubilata, podnosi oczy, omija wzrokiem Normana Davisa, patrzy na mnie i mówi: o Pani Dzikowska, ja tak dawno wymarzyłem, żeby Panią spotkać. Czy Pani mogłaby tu do ołtarza?
Ja wychodzę, on mnie puk w mankiet przy tym ołtarzu. Mój pani Dzikowska, czy pani mogłaby nam opowiedzieć o swojej ostatniej podróży? A myślę, co ja tu mogę w kościele opowiedzieć na tematy sakralne? O, wymyśliłam, mówię tak. Wie pan, proszę księdza, byłam ostatnio w Irian Jaya. Tak, tam gdzie w 60-tych latach zjedzono syna Rockefellera. A w 1989 roku zjedzono misjonarza. To był ten element sakralny. Bo ten, on był tak mądry, tak przystojny, tak dzielny, że chciano sobie przyswoić jego cechy. Po spotkaniu pełni wrażeń widzowie mogli skorzystać z propozycji Księgarni Literackiej imienia Witolda Gombrowicza i zakupić najnowsze publikacje Elżbiety Dzikowskiej. Witamy, nazywamy się Frument Project. Jesteśmy zespołem z Radomia, który wykonuje muzykę inspirowaną folklorem ziemi radomskiej. Naszym największym marzeniem jest nagranie debiutanckiej płyty. Aby zrealizować to marzenie, potrzebujemy trochę kaski. Możecie nam w tym pomóc przez portal polakpotrafi.pl, gdzie zorganizowaliśmy specjalną akcję. Oprócz satysfakcji z posłuchania naszych dźwięków, na darczyńców czekają różnego rodzaju nagrody w postaci płyt CD, koncertów, a także spotkań z nami, wspólnych wypadów, kolacji i różnych innych ciekawych atrakcji. Czasu jest niewiele. Akcja kończy się 15 listopada. Także prędko logujcie się na Polak Potrafi i... Co łaska. I co łaska. Prezydent miasta Radomia, przewodniczący Rady Miejskiej i dowódca garnizonu Radom zapraszają na obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie apel pamięci pod pomnikiem czynu Legionów, msza święta, koncerty zespołu Zajazd w Resursie Obywatelskiej i Marii Pomianowskiej w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej oraz drugi bieg niepodległości. Szczegóły w internecie i na plakatach. Przyjdź, świętujmy wspólnie 11 listopada.